Okej, witam wszystkich bardzo serdecznie po tej stronie Del Toro. To jest kolejny odcinek do naszej porzuconej niedawno serii. Zagrajmy w Amnesia, Lost the Lights. Ostatnio byliśmy właśnie tutaj, się kręciliśmy bez celu po tych jakże zawiłych korytarzach. Trochę sobie pogłośnie. Dobra, i to, chodzimy, biegamy. Otwieramy drzwi. Będę nagrywał to w dzień niestety, no w nocy po prostu nie mam kiedy. W nocy są w domu, wiadomo, rodzice, tak więc za bardzo się nic nie da nagrywać. Dobra, tutaj mamy dźwignię 3, 2, 1, 0, 8, 6, 15. Chodź kamieczku, rozwalimy tu coś. Co mam tu zrobić? Tu jest 2. I co? No. Ach, dobra. Szukamy dalej. To jeszcze raz przejdę po tych wszystkich korytarzach, pomieszczeniach. Jak ta moja... ten cudowny stan lampy. Tylko się chce... Wiecie co? Ja to gówno tak naprawdę widzę. O, jest ten trup głupi. Zaraz znów przeleci Superman? Nie, nie ma Supermana tym razem. Wiecie co? Ja tutaj sobie troszeczkę jasność muszę poprawić. Dla mnie to jest za ciemno po prostu, no. Żeby nic nie widzieć kompletnie w ciemności, no to już jest przesada dla mnie. Jezu, gdzie to się zrobi? Idziemy dalej. Dalej gówno widzę, no ale dobra, może to przez tą mapę po prostu. Może tak ma być. Czego? O, mamy. Mamy naszą broń. Tym będziemy się bronić, gdy przyjdą nas zaatakować hordy zombie. Czemu to nie działa? W Penumbrze działało. Wyleciała puszka. Byliśmy uratowani. Teraz dupa. Super, wyłączam i włączam światełko. Dużo mi to mówi. Beczki. Nie ma. Ciekawe, czy na śmietnik to przesunąć. Nie, kurna. Okej. Okay. Zaraz wystrzeli. Wleźmy w drugą. Kurna. Nie da się. A to mogę wyciągnąć? Tak. Tak się często dzieje z przedmiotami, które nam są potrzebne. Na przykład moja maszyna do pisania. O, druga. Siostro. Znaleźć cię znalazłam. Chodź się przytulić. Nom. Dobra, starczy. Nie! Nie! O, jest. Krzesło jest lepszą bronią. W walce ze złem i występkiem. Czego my mamy szukać? Zluchnę w Mementos. Od czasu do czasu będę się patrzył w lewą stronę ekranu, czy przypadkiem nie mówię za cicho. I na siebie, bo tak. The gate is locked. There should be a key on the research room. Brama jest zamknięta, powinien być klucz w research floor. A, czyli musimy się wrócić na górę. Damn it, the generator seems broken. Some parts are missing. I have to find all the parts to make it work again. Musimy znaleźć części do maszyny. To jest jakaś część, ale tutaj chyba jej nie mogę wziąć. Trochę duża. Gdzie są części do maszyny? Części do maszyny, halo! Ej, tu jest krzesło, Boże, ja tam wszedłem bez krzesła. Jak ja mogłem? Tam. Kolej. Krzesło! Nie! Nawiedzone krzesło. Jak ja kocham nawiedzone krzesło. Otwórz się! Furna. Wbijamy. 3, 2, 1. Hua! Ej, that's not fucking fair. Czekajcie. Nie, to nie tutaj były te drzwi, no. No o co chodzi? Krzesło może przejść, a ja nie? Co tam jest? Tam jest światło. Ja tam chcę wejść. Kurna. Może to ma związek z tym. I z tamtym. Telewizor! Nie da się. Skąd ty się to w ogóle wziąłeś? Takie ładne, średniowieczne krzesło w jakimś kurna ośrodku badawczym. O, teraz nawet Nie! Zostaw moje krzesło! Moja broń. Zostało mi broń. Krzesło! Krzesło! Nie ma go tam.
tyle przegrać. Jezu, chodzę tutaj bez broni, taki bezbronny. Otwierać, milicja. Kurna, ciekawe czy przez to też przedmioty mogą przejść. A ja? Ho! Nie, przez to przynajmniej nie może. Utylizacja śmieci. Śmieci za duży. Nie wejdziemy, ej. Zaraz oszukam fizykę. Podnoszę przedmiot, który jest pode mną. No nie. Fizyka się załamuje, czasoprzestrzeń w tym miejscu. W tym momencie. Odepchnij się, o! Leć, leć, jak wiatr. A ty? Ty mniejszy jesteś, to może ci się uda. Kamień! Ej, obudź się! Zaraz do ciebie przyjdę. Zobaczysz, kurwa. Czekaj, jeszcze tylko to sprawdzę. O, zobaczysz, kurwa, zaraz ci przyjebie czymś. Jeszcze nie wiem czym, ale czymś to zrobię. Tutaj gówno, 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 potwór, blele. Kamień? O! Udam, że tego nie słyszałem. O! O! Ruszył się. No mamy bracie, nie uciekaj, nie, nie zapadaj pod podłogę. Nie pozwolę ci. Chodź tu, wyrywam cię. No! No! Już cię mam prawie. Kolego, nie, nie, nie. Kurwa. Ty mógłbyś się tak zapaść. O! What the fuck? Daradam-dam. Ej. Niewidzialna bariera. O, czy to ten? Nie, to nie ten, ale tego też można przesuwać. Aha, już, przesunąłem go. Moja broń. My weapon. I like my weapon. I like my music. O! I dupa, nie da się wrócić. Nie można wykonać pierwszego punktu. Co mamy w notatniku? Kill the darkness, destroy the power source and free us all. Tak jakby była koniec, tak, tak brzmi jak koniec gry, no ale... O tu, ha! No? No? No i chuj! Otwierać! Jezu, czemu tu światła nie działają? Czemu ty nie działasz? Głupie światło. Tam nic nie ma. Po co to otwierasz? Głupi. Idę odpalić żaróweczkę. Turlaj beczkę. Czym to się otwierało? To się czymś otwierało. Ale czym? Moje sanity już się przyzwyczaiło do ciemności, więc nawet nie wychodzę. No co, można się przyzwyczaić, nie? Prawda? Danielu? Zaraz wejdę w światło i o, jak już zwariowałem, o, już FPS-y spadają. O. Widzicie, teraz tylko w ciemności chodzimy, zamieniamy się w potwora z amnezji. Barykady z zapadających się kamieni. O, kamień! Znalazłem cię. Od dzisiaj zawsze razem. Together forever. I prawa autorskie. Together forever. O, jesteś tego pewien? Ja ci już tu nie wtaszczę. Tak, jestem tego pewien. Dobra. Jestem z tobą. Jestem z tobą. Nie uciekaj! O. Dobry kamień. No i co? Co? Przyprowadziłem kolegów. Ej. Otwieraj się, albo ci zaraz wpierdolę. Takiś hardy? No? Dawaj, kamyczku. Wszystko zależy od ciebie. Dawaj. Dowal mu. Uch! No? Chcesz się bić? No? Takiś twardy, kurwa? Ale cię zaraz rozwalę. No, już wymiękasz, frajerze.
Panie Darku, pan otworzy. Panie Darku, jest pan tam? Nie ma go. Zjadło go coś. Pana Darka coś zjadło. O, nowa broń. Jestem uratowany. Ale na razie moją bronią jest kamyk. Dopóki się znów nie zapadnie pod ziemię, będę go używał. Tutaj coś kurna jest. Jakiś korytarz, w którym nic nie ma. Przejście dalej, zamknięte, zabarykadowane. Przez które mogą przechodzić przedmioty. Jakaś dziwna, nieznana człowiekowi jeszcze bariera. Przez którą mogą przenikać ciała nieorganiczne. Nie wiem, jak to się nazywa. Prawdopodobnie nigdy się tego nie dowiem. Prawdopodobnie ludzkość nigdy nie pozna takiej zaawansowanej technologii, jaką stanowią te drzwi. One są niesamowite. Wpatrzcie tylko. Przyprowadzę tutaj mojego bodyguarda zaraz. Gdzie on jest? Gdzie ja go zostawiłem? Jest tutaj. O. Idź. Idź, kamyczku, idź. O, 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 ładnie się turlasz. Idź, idź, dobrze się turlasz. Ładnie jest, dobrze. Pięknie, tak, tak, no, 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 turlaj się. No. I koniec turlania. No, patrzcie na tą niesamowitą barierę. Wiele przedmiotów potrafi przez nią przejść, na przykład ten kamień. Czy wy to widzicie? Ten głaz bez problemu przechodzi przez tą nieznaną człowiekowi barierę. Natomiast człowiek, na przykład ja, nie potrafię przez nią przejść. Bardzo łatwo jest dzięki temu rozpoznać, co w tym świecie tak naprawdę żyje, a co nie. Na przykład popatrz na tą beczkę. Zobaczmy, czy ona żyje, czy ona jest pusta, bez duszy, bez serca, bez niczego. Zobaczmy. Czy przejdzie bez problemu przez te drzwi? Nie! Ta beczka czuje! Ta beczka ma w sobie serce, ta beczka myśli. Ona nie jest nieorganiczna, ona jest żywym organizmem, tylko że kurna, wy tego nie wiecie. Ona czuje wszystko, z każde jebnięcie w ścianę, ona to czuje. Beczko, przepraszam, to tylko w celach demonstracyjnych. Ej! Nie obrażaj się. Beczko! 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 Nie wlatuj w ścianę! Bądź ze mną, jesteś jedynym żywym organizmem. Beczko, nie! Nie umieraj! Nie! Nie przechodź na tamten świat! Czekajcie, może to przez to, że tylko jeden organizm może naraz przechodzić przez magiczną barierę. Tak! To prawda! Tylko jeden organizm może maksymalnie przechodzić przez magiczną barierę. Wiedzieliście o tym? Patrzcie. Łapka w górę dla twórcy tej... Tak. Chodźmy dalej. Tam są drzwi, przez które przejdę, czy nie przejdę już przez nie, czy one są na amen, forever zamknięte. Dobra, tu już jest kolejna część gry, tak. Na chuj tam znajdować jakieś klucze? Po co włączyć generator, skoro można przecież kucnąć i przejść sobie przez ścianę? Wow. Ja. Ale drzwi. Ale drzwi, o kurde. Przez to nie mogę przejść, prawda? A o, przez to? Nie, przecież nie. Ha! LOL! Ale lagi. Wow. Niezłe. Co to kurna jest? Średniowieczne krzesło. Ty, jaka technologia, 3 monitory mają, ja tylko 2. Ja! Kurna! I każdy tak miał! Nie no, ja zacofany jakiś jestem. Grali se to w LOLa na 3 monitorach, a ja kurna nie mogę? Pozdro! Na! Dobra.
jakaś magiczna, jakiś magiczny kamień. A w środku obracające się ten. Nie, no patrzcie, ile tego oni mieli. Nie. Nie, ja muszę iść do piwnicy po kolejny monitor. Nie, to tak nie ma. Nie ma to tamto. Górne, jeszcze jakieś krzesła mieli ładne, obrotowe. Nawet nie skrzypią, a ja moje? Właśnie. Patrzcie, tutaj oni wszyscy grali w LoL'a. I to, te wszystkie promienie, to jest ich moc wygranych. I to w zależności od tego, ile oni wygrali meczy, to tutaj ten promień leciał do tego i napędzał to bezużyteczne coś. Boże, jak to się nazywało? Normalnie. Jak to się nazywa? Takie obracające się w różnych tych płaszczyznach, platformach, nie wiem jak to nazwać. Nieważne, dobra. Gdzieś tutaj musi być guzik. Uba, guzik, guzik, tararirara. Pan guzik. Kurde, co my tu mamy zrobić? Nie możemy pograć w LoL'a. Nic nie możemy zrobić. Jedyne co możemy zrobić, to rzucić krzesłem w tą wielką coś. Uwaga, ej, krzesło. Współpracuj. Daniel, kiedy ostatnio byłeś na siłowni? No tak, oczywiście, tam to rzucił. Ale w górę to już nie potrafię. No chodź tu. Głupie krzesło. To są jakieś dwa wielkie ekrany. Tutaj się pojawiały wszystkim teamfighty w LoL'u. No tutaj taki wielki teamfight był i wszyscy go oglądali. Jak był wygrany, to patrzyli, a jak był przegrywany, to nie patrzyli wtedy. No. Ja wiem o co, a ja wiem o czym mówię. Ja tutaj byłem, ja tu pracowałem kiedyś. To jest Riot Games. Ej, wiem, przerzucę wszystkie krzesła na środek. I ustawię sobie wielką piramidę z krzeseł. I tam wejdę. Genius. Genialny plan, ha! Widzicie, nikt pewnie nie wpadł na to przede mną. Kurna. Hop! To jest pewne, to jest ostatni odcinek z tej jakże cudownej custom story. To jest bez sensu. Wolę jakieś sprawdzone cuda. Poszukam w necie, nie będę już robił randomowych randomów z pierwszej lepszej strony. Tylko poszukam na serio jakiejś lepszej produkcji, na przykład na YouTubie zobaczę, czy ktoś to przechodził, czy ktoś to przeszedł. Jeżeli przeszedł, to znaczy, że jest dobre. A jeżeli nikt nie przeszedł, na przykład tutaj doszedł przez zabugowane drzwi, no to wiadomo. Prawda? O, tu nic nie ma, nic nie mogę kliknąć. Nawet popatrzeć na powtórki z LoL'a. Internetów nie mają, nie opłacili. Po co im tu LoL bez internetu? A, bo oni Polanie pewnie grali. Jak im krzesła pozabieram, to nie będzie im fajnie. Będą musieli stać i grać, a to nie jest przyjemne. Dobra, krzesło, sio. Krzesło, sio. Jump, crouch, run, lean, left, lean, right, left, right, action, auto movement, actions. Interact, rotate. Rotate. Ry jak rotate. Ho! O, tak. Teraz. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Czekajcie, tak żeby było bardziej stabilnie. Ej, krzesło, ej. Jak ty samo z siebie nie stoisz, to jak to ma być stabilne? Stoisz? Czy się zapadasz do tyłu? No to stój. Dobra. Kolejne. Ej, mam pomysła. O, zrobię tak. A potem zmienię krzesła. O, pięknie. Jak robimy taką piramidkę. Rotatę. Teraz będzie trochę trudno. Ale jakoś się uda. A! Dobra. Obok sobie robimy piramidkę pomocniczą. Z tego. O. Z tych krzeseł.
Kurde, gdybym to był normalny świat, to bym tym krzesłem powyrywał nogi. I bym tam wszedł. Znaczy, w normalnym świecie nie byłoby czegoś takiego chyba, nie? Chociaż nie wiadomo teraz. Dobra, wchodzę na moją piramidę pomocniczą. Op. Okej. Stawiam dobrze krzesło. Mój Jezu, co tu się dzieje? Piramido. Ej! Ej! Stop! Stop! Krzesło! Ogarnij! Stoi. Nie! Moja piramida z trzech krzeseł umarła. Idę zablokować to gówno. Zębatki jakieś tam są. Ile tu się nagrywa? Pół godziny! Masakra. Wiązko elektromagnetyczno-statyczna. Przerywam cię tym krzesłem. Wiem. Wiem. Otwórzmy wszystkie lodówki. Like a klocuch. I tak gówno widać. Czekajcie, wszyscy. Ej, to jest przejście do innego wymiaru. Brum. 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 Też potrafię. O! Jest, jesteś na dobrej drodze, krzesło. Dobra, powiem wam tak. Nigdy nie grajcie w to custom story. Ono jest tak chujowe, że mało, że szkoda gadać. Teraz będę napierdalał w to nieskończoność, aż kurwa pęknie krzesło. Albo to, zobaczymy. Ja stawiam, że krzesło nie padnie, bo krzesło jest kurwa pancerne i śmiertelne. A to kurwa w którymś momencie może je bić w końcu. I jestem ciekawy, ile to tu stoi, kurwa, 1000 lat. I komputery, 1000-letnie. No tak, przecież oni co nie mogli grać w LOLa. Bo przecież to są za stare komputery, nie poszłyby tutaj. Chyba, że te komputery po prostu po każdej stronie służą do tego, żeby tutaj, wiecie, cała pamięć operacyjna tych wszystkich komputerów skupia się na tym jednym monitorze, który ma antenki i wszyscy na nim grali w LOLa. Powinno naklikać, nie ma. Chuja. No to co? Tym jakże majestatycznym obrazem kończymy ten odcinek i tą serię zjebaną. Oficjalnie zakończoną, ponieważ to już nie będzie, że niedokończona. To jest po prostu koniec tej gry. No. Tak więc to było na tyle. W tym odcinku mogliście zauważyć pewne zmiany. Przede wszystkim jest kamerka. Przede wszystkim jest... przynajmniej spróbuję zrobić troszeczkę inną jakość dźwięku. Być może troszeczkę wytłumię szumy, jakieś takie rzeczy. No dobra, i to by było na tyle. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym custom story, który już na 100% sprawdzę i da się go przejść. No dobra, trzymajcie się. Na razie. Cześć. Ja wiem. Oświeciło mnie. Ja tu musiałem przynieść jego brata. Zobaczcie, to jest kamień. Ja musiałem tu jego brata przynieść. Tego, którego tam zostawiłem. Tego, który... Który tam został. Nie. Tyle przegrać. Ale on się zapadł pod... Nie, on przeszedł przez drzwi wcześniej. To on, to ten kamień. Oni... Co oni z tobą zrobili? Przyjacielu.